Skoro wspomniałeś o Tomku, powiedz, jak postrzegasz jego działalność w górach? On na Nanga Parbat pojechał po raz siódmy. Jak podchodzisz do, do takiej pasji, do takiego sposobu uprawiania himalaizmu? To był indywidualista. On kiedyś próbował dołączyć do PHZ, jak szefem był Artur Heiser. I to jest ta różnica między kimś takim jak Tomek, indywidualistami, a tym, co robimy w ramach polskiego Himalizmu Zimowego, w ramach Polskiego Związku Alpinizmu. Musimy mieć te podstawy, musimy mieć przejść cykl szkoleń e, tu w Polsce, potem sprawdzić się e, w górach wysokich, e, przejść tą drogę po kolei po to, żeby nabrać doświadczeń, być przygotowanym. E, Tomek realizował swoją pasję, taką miał i robił to tak po prostu, to bardzo sympatyczne i szacunek, że w ogóle robił to w taki sposób, no ale to jest takie podejście indywidualne. To jest to, o czym mówiłem, że może pojechać taka grupa na K2 dwu-, czteroosobowa i zaatakować tą górę. Natomiast przez pryzmat bezpieczeństwa musi być pewna Droga, którą trzeba dopiero dojść, żeby pojechać na Ośmiotysięcznik. Od początku dopiero finalna wyprawa. Tak jak wspomniałeś, sukces był połowiczny ze względu na śmierć Tomka, ale mówi się też, że kto uratuje jedno życie, ratuje cały świat, a tutaj udało się uratować życie Elisabeth Revol. Mieliście poczucie dumy w momencie, kiedy zobaczyliście Adama i Denisa, którzy już ją sprowadzali tam drogą Kinshofera? Tak, my mieliśmy ułożony cały plan, a nawet y, kilka różnych scenariuszy rozwoju sytuacji. Dużym znakiem zapytania było to, gdzie są w stanie nas wysadzić piloci. Udało się ich namówić, co też nie było łatwe, i doleciliśmy do wysokości obozu pierwszego, tam się desantowaliśmy. To było już y, dużo, ponieważ to jest kilka y, godzin marszu. W tej sytuacji Postanowiliśmy, że Adam i Denis, wspólnie ustaliliśmy, Adam i Denis wychodzą na lekko, zabierając minimalną ilość sprzętu, tylko podstawowe rzeczy, po to, żeby jak najszybciej znaleźć się na wyżej. I Czyli wszyscy mieliście ich. poczucie, że jest to wyścig z czasem? Tak, wiedzieliśmy, że jest to wyścig z czasem i stąd ta decyzja. Najszybciej jak może. wylądowaliśmy dosłownie po 20 minutach, chłopcy mi już plecaki i wychodzili. Ja z, ja z Jarkiem mieliśmy rozbić tam obóz i następnego dnia rano, już na ciężko, ze sprzętem biwakowym, z namiotami, z tlenem, ze śpiworami, z gazem, ze wszystkim, co, co jest tam niezbędne, mieliśmy powoli iść za nimi. A oni mieli gonić, bo nie wiedzieliśmy wtedy, gdzie jest Elizabeth, gdzie jest Tomek. W środku nocy cały czas byliśmy oczywiście, na nasłuchu radiowym. Okazało się, że spotkali Elizabeth. I to były trudne godziny nocne. Kiedy musieliśmy ustalić co dalej. Najpierw dowiedzieliśmy się od Elizabet, gdzie jest Tomek, w jakim jest stanie. Okazało się, że jest mniej więcej na 7200-7400. Opowiadała, że jak zostawiła go dwie godziny, dwa dni wcześniej, to miał już problemy. Z poruszaniem się, tracił przytomność, miał odmrożoną twarz, miał ślepotę śnieżną, leki nie działały, czyli miał zaawansowaną chorobę wysokościową. To było dwa dni wcześniej. Konsultowaliśmy tę sytuację i z bazą, i z lekarzem w Polsce, i z ambasadorem. Z szefem programu, z Januszem Majerem, rozważyliśmy wtedy kolejne etapy naszych działań. To nie była łatwa decyzja, była to decyzja nasza wspólna, ale trzeba było ją podjąć. Oceniliśmy, że nie ma szans już uratować Tomka. Byłoby to narażeniem życia ratowników, narażeniem życia Elizabet. Ona nie była w stanie sama. Dalej schodzić. Jeżeli Adam i Denis poszliby wyżej, to jest kolejny dzień, zanim ja z Jarkiem mogliśmy dotrzeć do Elizabeth. Ona musiała być opuszczona na linię, musiała, musiał być sprzęt do niej wpinany. Samodzielnie nie mogła się przemieszczać na dół. <küh> Została podjęta w środku nacy taka inna decyzja. Zajmujemy się Elizabeth. Niestety Tomka trzeba było tam zostawić.